Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście, cholera. W kolejnym filmie informacyjnym, i jest to tym razem oczywiście film informacyjny na miesiąc maj. W maju, tak jak mówiłem, pamiętam jeszcze w którymś odcinku w jakimś materiale, że w maju ma się, znaczy pod koniec kwietnia ma się pojawić film informacyjny. I będzie to, i pojawi się on 1 kwietnia, to już będzie maj, tak jest, 1 maj. I tak, moi drodzy, będę miał mniej czasu teraz w maju, ponieważ zaczynam praktyki właśnie zawodowe, które muszę obecnie je przejść. Dlatego no muszę przejść je, co nie? Bo inaczej można tak powiedzieć, że jak ktoś nie zrobi tych praktyk, znaczy nie wykona na przykład, nie wiem, jakieś tam zadania, co nie? Na przykład w jakimś sklepie. Na przykład ja idę w moim wyjątku do AGD RTV, ponieważ mogłem pójść do komputerowego, ale to wiecie, mniejsza o to, co nie? Ale tam już takich dwóch poszło z mojej klasy właśnie już się pytać troszeczkę wcześniej. A jak ktoś nie patrzy na ten tytuł, dużo przekleństw, plus 18 nie wchodzić. Wtedy to się wkurzałem, pamiętam. Ale dobra, okej. Tak sobie myślę, że tu sobie zakończyłem już Zagubieni w tamtym tygodniu. Znaczy w tym tygodniu, przepraszam. W tym tygodniu już zakończyło opublikowanie filmów z Lost Zagubieni. 11 odcinków mi to zajęło. I co wam powiem? Far Cry pojawi się teraz też w maju, ale codziennie będzie. Codziennie będzie za... może... tak myślę, jak zakończę Need for Speed'a, ale jeszcze mi trochę zostało niestety do końca. Bo bym chciał też szybko, wiecie co zrobić? Przejść... szybko przejść... Far Cry'a trójkę przed czwórką jeszcze. Bo też czwórkę mam zamiar nagrać. Ale na razie nic nie będę mówił, czy to wypali, czy nie. Na razie aktualnie mam tyle miejsca, a czwórka trochę zajmuje. Ja bym chciał jeszcze też trójkę zakończyć jak najszybciej, w tym miesiącu nawet, w maju. I tak sobie myślę, że jak tutaj sobie już tak wznowiłem tego Need for Speed'a, to jeszcze sobie wznowię, wiecie co sobie wznowię? Zaraz, tak zrobimy mój kanał. Bo też trochę do tego filmu też powiem wam, jak to można powiedzieć, podchodziłem już, znaczy nie, dopiero podchodzę pierwszy raz, czy wypali, czy nie, to zobaczymy. Co ja chciałem tu zakończyć jeszcze w tym roku jeszcze, którą serię, którą wznowiłem, znaczy którą już zacząłem w tamtym roku, albo jeszcze 2 lata temu, bym chciał na pewno zakończyć, tu mam zakończone, tutaj już zakończone. Tak sobie myślę nad... z czego mam więcej, kurde, filmów? Tak mi się wydaje, że chyba z Rizena więcej mam filmów. No nie wiem, na razie jeszcze pomyślę sobie przed zakończeniem Far Cry'a trójki, co będzie. Bo tak to wszystko mam pozakończone, tak? Nie więcej. Bo tutaj chyba nic takiego nowego nie zaczynałem. Nie. To tylko nam zostało The Evil Within. Właśnie tutaj jeszcze Morrowind. Tak sobie myślę, że może Morrowind wznowię. A zobaczymy jeszcze, czy zakończę tę grę w ogóle, czy do końca, czy jak. Zobaczymy jeszcze. Na pewno bym chciał zacząć, znaczy wznowić jeszcze Rizena, wiecie. Tak sobie myślę, ale... jak pamiętacie, kurde, te odcinki tak sobie wyszły, co nie? W tamtym roku jeszcze. I tutaj jeszcze, to mam tylko, czekajcie, raz, dwa, a, trzy, cztery, pięć mam. Pięć zawieszonych mam serii. I tu chyba wszystko mam już pozakończone, co nie? A tu jeszcze 6. GTA 5, tak, jeszcze GTA 5 zostało. A, tu jeszcze 7. Aha. Fallout 3. O Jezu, ja zapominałem, co tam robiłem. Wiecie? Y...
chyba tylko tyle powiem wam. To tak będzie, pojawi się, bo to już 5 minut trwa, kurde. To tak, w maju pojawią się codziennie, będą pojawiać się odcinki z tego, z Far Cry'a jedynki. Ich jest chyba, szczerze, nie wiem ile ich zrenderowałem. Zrenderowałem je 7 aktualnie, a zostało mi jeszcze tyle. Czy tu nie patrzę na to, bo to i tak dzisiaj może jeszcze sobie zrenderuję w tym dniu, ale zobaczymy, bo dzisiaj trochę tam z wyprzedzeniem, znaczy będziecie to oglądać co nie dopiero 31 maja, ale dzisiaj mam konwój, bym chciał też troszeczkę konwój właśnie w firmie Antrans, tak jak agent Cortex wspominał, że ja też należę do tej firmy, tak? On też, właśnie on, jak to mówi się, no zaprosił mnie do tej firmy, co nie? Tam rekrutację przeszedłem, ale to już będę mówił też kiedy indziej. A, tu sobie nagrywałem też, to jest szczerze mniej ważne, co nie? To zostało mi tylko, tak można powiedzieć, tyle materiałów do z Far Cry'a zostało mi do zrenderowania. Trochę jest, nie? Ale to powiem wam, będzie 20 ileś odcinków, tak sobie liczę. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy jeszcze. A z Need for Speed'a to też będzie może, nie wiem. Aktualnie nagrałem ile? Tu jest 12, 13, 14 do tej pory, co nie? 14 odcinków. Też dużo nawet. Prawie połowa gry. Może nie. Nie chyba. No, tam powiem, że mam 9 chyba miejsce teraz aktualnie w Need for Speedzie. Wiecie, Most Wanted. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Chciałbym to zacząć. Nie patrzcie na to, bo to dla siostry zainstalowałem grę. Nie patrzcie na to, nie patrzcie. Bym chciał też zacząć, tak myślę sobie. Tu mam taką grę pod nazwą Styx Master of Shadows. Ta gra jest krótka, bo chyba 20 ileś godzin zajmuje, nawet może mniej. Zobaczymy. Aha, jeszcze jedno. Właśnie, czekajcie, tu jeszcze właśnie mam taką grę pod tytułem Alien Rage. To jest też bardzo krótka gierka. To nie wiem, co to w ogóle jest zakupione wtedy. Chyba jakaś strzelaninka, nie grałem w to jeszcze. Wiem, że klucz był do zdobycia za darmo. Właśnie, to bym chciał też zacząć. W tamtym roku zakupiłem. Co? 4 wrzesień? Wow! Kiedy? Ale to szybko leciało, kurde. Tak sobie myślę, że o to zacząć. Dirt Shutdown, ale zobaczymy, bo Limbo zakończyłem. O tym nawet nie mówię. O tym też nie mówię, bo to jest dodatek do gry jakiejś. O, i jeszcze tak Tomb Raidera myślę sobie, ale to ja bym musiał, kurczę, wiecie co zrobić? Od wszystkich części grać. A nie posiadam tych wszystkich części aktualnie. Mam tylko to, co nie jest z tego 13 roku. Te stare części też są fajne. Kiedyś pamiętam, chyba grałem jeszcze, ale to kiedyś jeszcze. Ale najbardziej to mi się podoba, właśnie podoba mi się gra. To jest coś podobne do Tomb Raidera, chyba. Resident Evil, chyba z tego. Nie HD, tylko z 1990 któregoś roku. Jeszcze takie pamiętam, grałem u kolegi na laptopie, co nie? Ale to mniejsza o to, co nie? Nie będę tu się rozgadywał tak za bardzo. Tak sobie myślę, że. Aha, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku z Wiedźmina, który pojawił się 11 kwietnia, to był wtorek. Mówiłem tam właśnie w ostatnim odcinku, że mam zamiar nagrać grę. I żebyście zgadywali w komentarzu, jest to. Powiem tylko jeden wyraz: Battlefield. I jak coś, pobawimy się w zgadywanie. Tak, moi drodzy, zgadywanie się pobawimy. Kto tu zgadnie w komentarzu, oczywiście niech napisze, czy chcecie tę serię z tego Battlefielda, ale zgadnijcie.
drugi wyraz. Drugi wyraz. Wiecie? Drugi wyraz. Tak będzie łatwiej. Ale nie, znowu drugi wyraz. Pewnie wiecie już. Dobra, nie będę już tu ten. Nie będę już tutaj mówił tylko jednego wyrazu, tylko dwa wyrazy powiem. Battlefield Hardline. Napiszcie, czy chcecie z tego serię, a ja coś tu porobię, żebym miał chociaż tak myślę sobie z 30 giga wolnego miejsca, co nie na dysku, na dysku lokalnym C, na pierwszej partycji. Jak chcecie, to napiszcie właśnie w komentarzu, czy chcecie, czy nie. Wiem, że to jest krótka gra, co nie, bo na kilkanaście godzin, nawet może mniej, na kilka godzin, nie wiem. Ale to dopiero bym zakończył ją. Dopiero bym ją zakończył. Kurde, długo to trwa, ja pierdzielę ten film. Bym ją zakończył dopiero po Need for Speedzie Most Wantedzie, wiecie? Dlatego, że i po Far Cry'u trójce, co nie, bo będę miał troszeczkę więcej miejsca wolnego, ale też tak sobie myślę nad Crysisem, bo mam właśnie aktualnie na tym. W ogóle na tym, jak to się nazywa. Na partycji C. Nie wiem dlaczego tak. Ale to wiecie, mniejsza o to, co nie. Jak chcecie, to też piszcie w komentarzach, czy chcecie, czy nie. Ale to dopiero pamiętajcie, po Need for Speedzie. Most Wanted, bo Need for Speed zajmuje chyba z 3 giga jakoś, no nie. Właśnie folderze, co nie wszystko. Dobrze, moi drodzy, ja tu się nie będę rozgadywał już, bo to już 12 minut trwa. Jak coś, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach i cześć.